Witam drodzy Państwo, nazywam się Karolina Sobocińska, a moim dzisiejszym gościem jest zespół, którego hit Jak zapomnieć nuciła cała Polska. Łukasz Włókiewicz i Krzysztof Bączek 1.8L. Witamy serdecznie. Witam. Dzień dobry. Łukaszu, Krzysztofie, powiedzcie mi proszę, czy wy spodziewaliście się takiej sławy po waszym hicie? W życiu. Absolutnie. To, że zaczęliśmy w ogóle robić muzykę, też było przypadkiem i głównie było to nasze hobby, czyli coś, czym zajmowaliśmy się po szkole, po pracy i tworzyliśmy te utwory popołudniami gdzieś tam dla siebie. Parę razy udało nam się gdzieś zagrać koncerty gdzieś tam w Polsce jako supporty gdzieś przed jakimiś tam wtedy większymi gwiazdami rapu w Polsce. Ale zupełnie w planach nawet nie... Zaczęło się jako zabawa i miało się skończyć jak zabawa, nie? Czyli miał być taki po prostu gdzieś tam zespół, który miał odejść do przeszłości, a w pewnym momencie rzeczywiście zmieniło się to raz, że w pracę, to jeszcze w sposób na życie. Czy wy się kontaktowaliście z tymi ludźmi, czy wy zostaliście tak wyłapani może w ten sposób? No wiesz co... Bo nie było wtedy jeszcze internetu. Nie było internetu, bardziej to wszystko odbywało się na działaniu lokalnych zespołów, których w tamtych czasach w Płocku było kilka i gdzieś tam pocztą pantoflową każdy sobie przysyłał swoje numery, gdzieś tam przekazywał i tak samo odbywało się organizowanie koncertów. A to teraz powiem ci ciekawostkę, bo nie wiem czy wiesz. W tamtych czasach jedyną platformą, gdzie można było umieszczać MP3, żeby ludzie mogli słuchać utworów, była Wirtualna Polska. O, to ciekawe. Tak, i pamiętam, że tam umieściliśmy jakieś nagranie właśnie na Wirtualnej Polsce. Już nie pamiętam dokładnie, co to było tam. Pamiętam, że to było na pewno na WP. I tam ten numer sobie gdzieś tam rósł, słuchalność jego rosła. Ale my tak naprawdę dowiadywaliśmy się o tym, że ten numer zaczyna się ludziom podobać, jak to były proste, prozaiczne historie. Wracaliśmy ze sklepu, ktoś słuchał gdzieś w aucie, ktoś słuchał tak, gdzieś na blog. Weryfikacja popularności odbywała się bardziej, czy to słychać na osiedlu, czy słuchać w samochodach, niż czy to istnieje gdzieś w sieci, bo ona rzeczywiście wtedy jakoś raczkowała, nie? Bo może nie na zachodzie, ale u nas na pewno, nie? Ten dostęp był inny, więc weryfikacja odbywała się w ten sposób i tak. Gdzieś tam jadąc jako support na koncert na drugi koniec Polski, słyszeliśmy, że ludzie znają teksty, więc wiedzieliśmy, że to dociera. Mhm. Tak, no a później znalazł się wydawca, nasz ówczesny menadżer poznał takiego młodego wydawcę z Poznania, Remika, który zdecydował się wydać tą płytę. Mówimy, okej, dobrze, chcesz wydawać, to wydawaj. Wynajął studio u Donia, nagraliśmy całą płytę chyba w 3 dni. Ale nie mieliśmy też chyba czegoś takiego, że wow, będzie sukces, nie? No, absolutnie. Prostu, nie, no fajnie, bo będziemy mieli tak. Płytę jakąś tam, ale jakie ona osiągnie... poziom rozpoznawalności, to tak naprawdę to gdzieś było gdzieś tam chyba z tyłu najmniej ważne w tamtym okresie. No tak, bardziej... Zresztą też mieliśmy takie informacje z mediów, że nie bardzo są zainteresowani promowaniem tego materiału. Nie mogliśmy znaleźć patronatu medialnego, nikt nie był zainteresowany, ogólnie był z tym kłopot. I chyba dopiero później jak powstał teledysk. No bo hip-hop nie istniał w mainstreamowych mediach, nie? Tak, także bardziej z tego, co ja później rozmawiałem z redaktorami w radiach, to bardziej ludzie chcieli. Ludzie wymusili na radiach, żeby zaczęły grać ten utwór. No raczej, czyli to była raczej sytuacja oddolna. To ludzie dzwonili i mówili, czemu nie ma 1.8L, czemu nie ma Jak zapomnieć. I po prostu takich molestowali, że musieli to włączyć. No właśnie, byliście na językach wszystkich ludzi, a ja nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że teraz znów jesteście, bo na przykład nowocześni raperzy, Taco Hemingway, Quavo Nafide, na koncertach, byłam zresztą ostatnio na jednym z nich, grają wasz numer i wszyscy się przy tym świetnie bawią. Jak wy na to reagujecie? Wiesz co, no, chyba jest nam miło. Było dla nas totalne zaskoczenie, no bo jakby... W przypadku młodych artystów jest tylu rapowych artystów, z których oni mogliby czerpać. Tak zwanej klasyki. Klasyki. My akurat nigdy nie byliśmy postrzegani jako klasyka. W środowisku rapowym raczej byliśmy outsiderami. A to takie historie się dzieją. No, dla nas jest to też trochę zaskakujące. I samo granie przez nich oczywiście miłe, ale bardziej cieszy nas, bo gdzieś tam widzieliśmy rzeczywiście te zrzuty z koncertów, reakcja ludzi na tych koncertach, nie? No bo jest super. To znaczy, że w przypadku numeru Jak zapomnieć, numer jest cały czas żywy, nie? Nie wiem, czy też zdajecie sobie sprawę z tego, że Szczyl jakiś czas temu w lutym wydał tak, cover Jak zapomnieć. Mm-hmm. Możemy go tutaj obejrzeć? Słyszeliśmy. Ile dałbym, by zapomnieć cię wszystkie chwile
nie wróciłem, choć czasem mam nadzieję. Po co mam więc pamiętać, ktoś powiedział stare dzieje. Wiem co, nie mogę zapomnieć, jak było dobrze. Wiem co, skończyło się mój własny pogrzeb. Wiem to, proszę Boga, moje myśli spęczone wokół jednej chwili. Kiedyś tak krótko, poprawiłem co sumieć. Teraz stąd jakby oba, wciąż się przyglądam. Już nie cieszę, kiedy wspominam, myślę dokąd zdążam. Inne cele w życiu, inne plany i pragnienia. Muszę wszystko pozmieniać, tak czas wszystko zmienia. Szymek złapał chyba to. Tak, tak, słyszeliśmy. Jak wam się podoba? A słyszeliśmy to, bo nawet chyba ktoś otagował to w relacjach, więc to trafiło do nas. Akurat ten człowiek, no Szyl jest spoko, nie? Jeżeli chodzi o twórczość, także tutaj bardzo miło, bo wartościowy człowiek, mamy nadzieję, że będzie rozwijał skrzydła jak najszerzej tylko potrafi, bo jest w nim niesamowity potencjał. Nie? Wasz zespół i waszą twórczość określało się jako hip-hopolo. Mhm. Mieliście z tym problem? Czy wiem, że była taka sytuacja, jak pojechaliście w końcu do marketu budowlanego, to opowiadaliście w jednym z wywiadów. Wiesz co, to z tym było różnie, ale no na pewno może i tam udawaliśmy, że nas to nie dotyka, nie? Ale tak czy inaczej gdzieś tam w środku no to trochę bolało. Nie? Było to ciężkie do udźwignięcia w pewnym momencie. Bo była to taka sinusoida od totalnej, wiesz, jakiejś tam zafascynowania zespołem do totalnego hejtu. No i trzeba było sobie z tym poradzić. I łatwo to nie przychodziło. Natomiast no, teraz jesteśmy w 2022 roku i tak naprawdę trochę czas zweryfikował to wszystko. Postrzeganie gdzieś tam muzyki, która nagle ma możliwość przedarcia się do bardziej komercyjnych stacji. Wiesz, to jak gdyby chodziło o to, w jaki my sposób wykonujemy numery, tylko tak naprawdę zarzucanie i nazywanie hip-hopolo czegoś, co ma śpiewany refren, no to większość numerów Tupaka jest hip-hopolo, no bo tam też są śpiewane refreny. Tu chodziło bardziej o coś innego. Tu chodziło o to, że ten numer w końcu był dostępny dla ogółu ludzi, a nie tylko dla jakiejś tam garstki, którzy powiedzmy tworzyli jak gdyby hip-hop w Polsce jako nawet odbiorcy. Poza tym też gdzieś usłyszałem, zapędy. Że taki zarzut, że jakby dlatego zarzucono hip-hopolo, bo podobno zrobiliśmy to celowo z premedytacją. Mhm. Za duże pieniądze, nie? Mhm. Więc gdzieś tam taka mentalność i taka informacja poszła w tych kręgach rapowych, że my za nami stoją jakieś niesamowite pieniądze i my chcemy na siłę zmieniać rap w Polsce i dlatego oni się z tym nie zgadzają. A to, co my zrobiliśmy, bzdurą, to po prostu naturalną ewolucją, no, i gdzieś tam, która do tej pory trwa, jeżeli chodzi o numer. No właśnie, co teraz robicie? Bo wy zniknęliście na pewien czas. Mhm. A wiem, że od 2018 co roku wychodzi kawałek, tak była współpraca z Farbenlere. Mhm. Jak to się stało? Co wy robiliście w tym czasie, kiedy no, była cisza? Wiesz co, rzeczywiście mieliśmy kilka lat takiej ciszy, jak gdyby i medialnej, i koncertowej. Natomiast w studiu gdzieś tam zawsze się spotykaliśmy i no bo nie da się jak gdyby z dnia na dzień wszystkiego zostawić, więc gdzieś realizowaliśmy swoje pomysły. Natomiast no, było rzeczywiście kilka lat takich, gdzie musieliśmy jak gdyby wybrać i zająć się życiem zawodowym, zająć się rodzinami. Wtedy akurat nasi synowie byli w takim wieku, że potrzebowali jak gdyby więcej uwagi niż teraz, gdy są nastolatkami na pewno, ale no była taka przerwa. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że skoro poukładaliśmy sobie życie zawodowe i gdzieś tam odchowaliśmy chłopaków na tyle, na ile można było, można ruszać znowu, bo ciągnęło do tego. Nie? A czym się zajmowaliście w tym czasie? Wiesz co, no tak, ja w studiu pracowałem cały czas, produkowałem dla różnych artystów, różnych zespołów, a ponadto zajęliśmy się pracą zawodową. Ja obecnie i do dziś pracuję w branży medycznej, jestem menadżerem w placówce medycznej a w Warszawie, a Łukasz w logistyce. Transport, no a teraz wtedy transport taki stricte, no bo jak gdybym musiał nauczyć się fachu, teraz logistyka, czyli jak gdyby zarządzanie flotą, nie, samochodów ciężarowych. Brakowało wam muzyki? Oj, strasznie. No i właśnie o to chodzi, że w pewnym momencie, gdy stwierdziliśmy, że wszystko fajnie poukładane, ale jednak brakuje tego pierwiastka, z którym żyliśmy od wydania tak naprawdę pierwszej płyty, bo wtedy wsiedliśmy do busa i mieliśmy kilka lat w trasie koncertowej. Mhm. Nie da się tego tak po prostu zrzucić sobie gdzieś na bok, bo to cały czas zostaje i
No i postanowiliśmy kontynuować to wszystko, nie? A co było impulsem? Wiesz co, czyli no, moje studio działało cały czas i ja nagrywałem i pewnie ja miałem tak, że oczywiście fajnie, ja się w tym sprawdzałem, spełniałem, zawsze miałem co do zrobienia i produkowałem różne gatunki muzyczne i to mi się podobało, ale brakowało właśnie tych wyjazdów, koncertów. To było coś, czego mi brakowało, więc jak Łukasz padał czasami do Warszawy i wpadał do mnie do studia, no to on rzeczywiście zaczął za tym tęsknić. Mówi, kurczę, tego studia trzeba coś nagrać, no na koncert. No ale ja nie pamiętam, pojechać. Dlaczego akurat ten 2018, dlaczego w ogóle ten, bo Zanim wszystko stracę wtedy było, nie? Jak to się stało, że akurat zdecydowaliśmy się, że wydajemy, że robimy klip. Nie pamiętam, jaki był jak gdyby ta iskra. Była taka sprawa dosyć głośna, że posądzono was o plagiat, jak tak. Zapomnieć, że kilkanaście sekund było wykorzystanych z numeru zespołu amerykańskiego Live. Tak, z utworu Overcome. Tak. Jak to się stało? Jak z tego wybrnęliście? Wiesz, to stało się to bardzo prosto. No, w momencie produkowania, w ogóle tworzenia tego numeru, on nie było zamysłu wydawniczego, więc to było demo nielegal. Nielegalne. Nagranie nielegal do grania koncertów, jakichś tam supportów lub po prostu do opuszczania muzyki w miasto, bawienia się muzyką, więc wtedy w tamtym czasie nikt się nie zastanawiał o aspekty prawne, czy można, czy nie można, czy i to sample, czy tak, bo to wszystko miało być na poziomie osiedlowego grania takiego osiedlowego zespołu rapowego, gdzieś tam grającego sobie po godzinach i to później, że ktoś nas tam, to też wydanie tej płyty dość szybko się odbyło i później ta sprawa wypłynęła zaraz, to też jakby było dla nas nowe. Mhm. Dla nas nowe, dla wydawcy nowe, bo też słyszeliśmy w utworach wcześniejszych artystów sample, które były dla nas tak oczywiste, tak oczywiste, że też jakby się tym mocno nie przejmowaliśmy. Okazało się, że w naszym przypadku było inaczej. Teraz macie szczęśliwe rodziny. Nie udało się zapomnieć. Ale czy były momenty, w których chciałeś, Łukaszu? Wiesz, tak ci nie powiem. No i teraz... teraz wiesz, ja nic o tym nie wiem, ale tak ze swoją, nie powiem. Ze swoją żoną jestem tak naprawdę od 2001 roku, gdzie byliśmy wtedy parą. I gdzieś tam jako młodzi ludzie, jak mieliśmy swoje jakieś gorące momenty, które kończyły się, to już nie będę z tobą chodził. No i w tych czasach powstał właśnie numer Jak Zapomnieć. Oczywiście to były sytuacje na zasadzie, że jednak będziesz ze mną chodził. Wszystko się poukładało, ale numer został jako jak gdyby wspomnienie tamtych czasów. Więc to jestem z tą samą laską już od bardzo długiego czasu, niczego nie chcę zmieniać, nie chcę zapomnieć, ale fajnie, że ten numer jako świadectwo gdzieś tam tych naszych sytuacji gdzieś został, nie? Od ślubu? No. Sytuacji, w których serce klęka. No, ślub był w 2008, więc już ładnych parę lat. Gorzej jak był w 2009, a ty mi teraz ściemniasz, bo mnie żona zabije. Nie, no był w 2008, no, rzeczywiście. No właśnie, później przyszedł na świat wasz syn Filip. Tutaj też, Krzysztofie, masz syna Filipa. Czy właśnie syn... Szymona. Przepraszam, z Szymona. Czy wasi synowie również idą waszą drogą? Chcą, interesują się hip-hopem, rapem? Piszą teksty może? Mój jeszcze nie. Mam nadzieję, że kiedyś zacznie, że odkryje coś takiego w sobie. W ogóle chciałbym, żeby był związany z muzyką, tylko gdzieś próbowałem to kiedyś zrobić trochę na siłę, żeby go namówić do grania na jakichś tam instrumentach. Nie odkrył tego w sobie, ale mamy jeszcze czas. No, mam nadzieję, że on pójdzie w taką stronę, może niekoniecznie teksty, ale gdzieś to granie na instrumencie, jaki tam sobie wybierze, byłoby dla mnie na pewno fajne. Natomiast Krzyśka, syn, zaczyna. No tak, zaczyna przygodę z rapem. Najpierw to już myślę, jakieś 2 lata gdzieś interesuje się tym. Najpierw była produkcja muzyczna, tata naucz mnie. Pokaż mi, zainstaluj, pokaż jak to wygląda, daj popracować u siebie. Jakiś tam pierwszy bity robił, ale widzę, że woli pisać. Woli pisać i rymować, niż produkować. No i mam teraz takiego małego rapera w domu, przybiega i mówi, posłuchaj tego. Gdzieś tam jem kolację, wpada i mówi, posłuchaj tego.
Dobre? Dobre? Zdajesz sobie sprawę z tego, że zacząłeś mu robić właśnie promocję w wieku 14 lat? Tak, już mu obiecałem produkcję, więc już tylko czeka, aż usiądę i coś mu zrobię. Także tak, mam takiego małego raperka, biznesmenka w domu. On tak na razie jest na etapie poszukiwania, ale ostatnio wracaliśmy skądś autem i rozmawialiśmy o tym właśnie, bo puszczał mi swoje najnowsze nagranie i zastanawiał się, jak ma się podpisać. I tak mówię, że no, są różne są sposoby, różni ludzie tam do tego podchodzą. Mówię, niektórzy na przykład biorą inicjały i próbują coś z tym zrobić, na przykład ty byś był S do B. No i mi się to spodobało. A jakie macie plany na najbliższą i to trochę dalszą przyszłość? Bo wiem, że koncertujecie, ale czy szykujecie może jakąś płytę, jakiś nowy kawałek? Wiesz co, no za chwilę będzie, jak gdyby minie 20 lat od wydania pierwszej płyty i fajnie, gdyby w tym 2023 coś się wydarzyło, natomiast ostatnie lata pokazują, że plany jedno, a rzeczywistość drugie, więc zobaczymy, co się wydarzy. Na razie po prostu chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku coś się wydarzyło. A jakie macie marzenia muzyczne? Wiesz co, strasznie dobrze się teraz czujemy, może gdyby czasy były trochę inne, ale strasznie dobrze się czujemy w tym momencie, jak to nam się wszystko poukładało. To znaczy mamy rodzinę, mamy prace zawodowe i mamy tą muzykę i nawet ostatnio wracaliśmy z koncertu i stwierdziliśmy z Krzyśkiem, że to jest w ogóle fajne, że możemy sobie pojechać na zasadzie kumpelskiej, jeździ z nami jeszcze Bartek Miecznikowski, gitarzysta, że gdzieś wyjeżdżamy na te koncerty i naprawdę one dają nam energię, w sensie, ale to już nawet nie sam wykon, tylko to wyrwanie się i to ta ucieczka jak gdyby w ten świat, który był naszym paliwem za młodu, teraz nagle jeszcze liźnięcie tego chociaż trochę, to daje nam niesamowitą energię, więc jeżeli chodzi o marzenia, to chyba żeby mieć możliwość tego, żeby wypuszczać te numery nawet w takiej formie, w jakiej one teraz są, żeby niekoniecznie zbierać je w płyty, ale jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście to zrobimy. Ale gdzieś, żeby grać i rzeczywiście czerpać z tego energię i się tym bawić, no to chcielibyśmy tego jak najdłużej. Jasne. W takim razie tego Wam życzę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wywiad. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za zaproszenie. To byli, proszę Państwa, 1.8L, czyli zespół, który przed laty tworzył historię polskiego rapu, natomiast za rok obchodzi fantastyczną, okrągłą 20. rocznicę swojej twórczości. Do zobaczenia.